Cześć, dzień dobry wszystkim. Ja chciałem generalnie powiedzieć krótko, co się zadziało jednego dnia w sobotę tydzień temu. Mianowicie po raz pierwszy, wiecie, nie wiem, zalała mi odwagę, żeby pójść powiedzieć o tym, co jakby Jezus zrobił jakby u siebie w mieście, na ulicy, ale nie o tym chciałem mówić, bo wiecie, wracając jakby do domu, odważąc jedną osobę, trochę w wyniku mocniejszego zamknięcia bagażnika, rozsypała mi się ramka tablicy rejestracyjnej, a musiałem jeździć. I ja tak powiedziałem tylko, Jezu, muszę jechać tu i tu, a tablicę mam rozsypaną. I wracam do domu, kolejna rzecz nie działa, laptop. Ja mówię, Boże, no nie chciałem wydawać 2000 czy więcej po prostu na naprawę laptopa. I wiecie, ani ładowanie, no w ogóle tak jakby nie wiadomo, co się z nim stało, nie działał. I mówię, Boże, nie znam się na tym. I wiecie co, do ostatniego czasu jakby w pewien sposób prześladował mnie werset, że szukajcie królestwa wpierw, a wszystko inne będzie wam dodane. I ten werset jakby wisiał nad tym właśnie moim laptopem w pokoju. Ja się śmiałem, mówię, no to Jezu, no to co, mam siedzieć w pokoju, czytać Biblię, modlić się, a ty mi naprawisz laptopa? Mówię, rozumiem naprawę, i wiecie, tak powiedziałem, rozumiem naprawę 200 zł, ale nie kilka tysięcy, nie? Bo mi trochę szkoda by tego było. Ale wiecie co, wierzę w ten werset. No i sytuacja była taka, że wychodzę z domu i w międzyczasie moja mama wchodzi i mówi, jak tam w domu? No wszystko fajnie, tylko laptop mi nie działa, jadę tu i tam, no to na razie, cześć, pa. I wiecie co, mój brat przyjechał do domu, pozdrawiam, jak ogląda. I zainteresował się tym laptopem i wziął go do domu, rozebrał, powiedział, młody, nie wiem, czy to jest to. Możesz zaryzykować, to jest prawdopodobnie płyta, ona kosztuje 200. Pamiętajcie, o co się mówiłem, powiedziałem, bo może być 200 zł, ale nie 2000. Nie? I słuchaj, ja wszedłem na taki portal, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwę, mniejsza, i była jedyna płyta za 200. Jedna, jedyna. I posłała do twojego laptopa. I mało tego, moim zdaniem to jest jakaś Boża ingerencja, bo wszystko idealnie pasuje do twojego laptopa i to okazało się być przyczyną. Ja wcześniej się modliłem, mówię, Boże, czy to jest to? I tak czułem, żeby jednak zaryzykować to kupić. I wiecie co, laptop mi działa i jest wszystko okej. I mało tego, wtedy, kiedy mi się rozsypała ta ramka tablicy rejestracyjnej, powiedziałem, Jezu. I miałem, mówię, Boże, zmienię tą tablicę tego i tego dnia. Tak powiedziałem Bogu. I wiecie, było tak akurat, że brat powiedział, bo od brata odbieram laptopa i on wiedział już o tej tablicy, mu tam powiedziałem, a dobra, to choć razem wymienimy. I wiecie co? Dobrze, że tak było, bo akurat ja nie miałem narzędzi. Okazało się, że jedna śruba jest tak zardzewiała, że połamaliśmy jedno narzędzie, próbując ją wyciągnąć. I skończyliśmy jednego wieczora, zostawiłem samochód. I drugiego dnia to dokończyliśmy. I gdyby właśnie nie ta sytuacja, ja bym tego sam nie zrobił. Suma summarum, skracając, mam normalnie nową założoną ramkę tablicy rejestracyjnej. I co chciałem powiedzieć, że jakby Bóg jest zainteresowany naszą codziennością, że wiecie, nieważne, czy idziemy coś zjeść i czy cokolwiek się zepsuje, to tak jakby serio, jak się zajmiemy jakby Bogiem, Jego sprawami, relacją z Nim, to wszystko inne jest dodane. Amen.